Nasze bariery kinetyczne nie zostały zaprojektowane z myślą o odłamkach tej wielkości, Jeff. W takim razie dobrze, że wprowadziliśmy ulepszenia. Wchodzimy. Znajdź trochę miejsca. Poziom barier kinetycznych 40%. Przekierować nadwyżki mocy! Będzie bolało! Bariery kinetyczne stabilne na 30%. Brak poważnych zniszczeń. Przejmij stery, Eddie. Leć powoli. Może uda nam się nie zwracać już na siebie uwagi. Wykryłam wroga. Zbliża się do ładowni. Znowu jeden z nich. Tym zajmie się Shepard. Oto i ona. Baza zbieraczy. Znajdź dyskretne miejsce do lądowania. Za późno. Wysłali nam na powitanie starego przyjaciela. Trzymajcie się wszyscy, szykuje się ostra jazda! Daj im popalić! Uwaga! Generatory pola efektu masy są wyłączone! Potrzebuję informacji! Generatory nie reagują. Przygotować się do lądowania awaryjnego. Joker, co z tobą? Chyba mam złamane żebro. Katastrofa wywołała przeładowanie wielu podstawowych systemów.
Przywrócenie działania będzie czasochłonne. Wiedzieliśmy, że to może być wyprawa w jedną stronę. Zrobię, co będzie trzeba, żeby powstrzymać zbieraczy i zamierzam przeżyć tę misję. Cieszę się, że to ty dowodzisz. Co dalej? Jak długo zajmie znalezienie tego lądowiska? Nie widzę wewnętrznej sieci bezpieczeństwa. Możliwe, że zbieracze nie spodziewali się, że ktokolwiek dotrze do bazy. Jeśli mamy szczęście, ich wewnętrzne czujniki oberwały tak samo jak my. Może nawet nie wiedzą, że żyjemy. Nie tak planowaliśmy tę misję, ale musimy jakoś sobie radzić. Nie możemy myśleć o tym, czy Normandia zdoła nas zabrać z powrotem do domu. Przybyliśmy tu zlikwidować zbieraczy, a to oznacza, że musimy mieć plan zniszczenia tej stacji. Eddie, proszę o odczyty. Powinniście być w stanie przeciążyć ich główne systemy, jeśli dostaniecie się do głównego centrum kontroli, tutaj. To znaczy, że musicie przejść przez sam środek stacji, tuż obok tej potężnej sygnatury energetycznej. To jest komora główna. Jeśli nasza załoga albo ktoś z kolonistów nadal żyje, pewnie właśnie tam trzymają ich zbieracze. Wygląda na to, że są dwie główne drogi. Może warto byłoby się rozdzielić, żeby zbieracze mieli z nami więcej roboty, a potem przegrupować się w komorze głównej. Niedobrze. Obydwie drogi są zablokowane. Widzisz te drzwi? Przejdziemy przez nie tylko wtedy, jeśli ktoś otworzy je z drugiej strony. Kilka ładunków wybuchowych powinno oczyścić przejście. Nie mamy na pokładzie odpowiedniego wyposażenia do wywołania eksplozji, która mogłaby uszkodzić wewnętrzne ściany. Skoro nie możemy przebić sobie drogi wybuchem, spróbujemy podstępu. Ktoś mógłby się przegraść tym szybem wentylacyjnym. To praktycznie samobójstwo. Zgłaszam się na ochotnika. Doceniam propozycję, Jacob, ale nie dasz rady odpowiednio szybko wyłączyć systemów bezpieczeństwa. Musimy wysłać speca od techniki. Komandorze, ty decydujesz. Kogo poślemy do szybu? Potrzebny nam ktoś z umiejętnościami technicznymi. Dali, ty pójdziesz. Nie zawiodę cię. My podzielimy się na dwa oddziały i pójdziemy różnymi drogami. To powinno odwrócić uwagę zbieraczy od twoich działań. Ja poprowadzę drugi oddział, Shepard. Spotkamy się z wami po drugiej stronie drzwi. Nie tak szybko, laleczko. Nikt nie ma ochoty wykonywać twoich rozkazów. To nie jest konkurs o nagrodę publiczności. Chodzi o życie. Shepard, potrzebujesz kogoś, kto potrafi wyegzekwować lojalność poprzez doświadczenie. Miranda ma rację. To ona powinna dowodzić. Nie zawiodę cię, Shepard. Kiedy znajdziemy się w środku, uderzą w nas wszystkim, co mają. Jeśli będziemy za słabi, jeśli będziemy za wolni, jeśli się zawahamy, zginiemy. Zbieracze zaatakowali nasz statek. Zabili członków załogi, naszych przyjaciół. Myślą, że jesteśmy bezbronni. Mylą się. Rozpoczęli wojnę, ale my nie jesteśmy tu po to, żeby ją zakończyć. Jesteśmy tu po to, żeby pożałowali. Żeby pokazać im i wszystkim innym, co będzie, jeśli posuną się za daleko. Koniec z uciekaniem i koniec z czekaniem. Dorwiemy ich na ich własnym terenie. Thank you.